Cześć kochani, jesteśmy dzisiaj w lesie i przy tych pięknych okolicznościach natury zrobimy sobie małą medytację tantryczną, czyli jak praktykować tantrę na co dzień, w takim codziennym, ziemskim, naszym ludzkim życiu. Las, wybrałam akurat las. Las jest częścią naszej natury. Można powiedzieć, że z lasu się wyłoniliśmy. Mamy tutaj swoje korzenie. Daj znać, czy się z tym zgadzasz. Ja to tak czuję. Taki gąszcz jest za mną. I za chwilkę znajdę jakieś miejsce, w którym będę mogła usiąść i pokierować Was w tej medytacji. Także znajdźcie sobie takie miejsce dla Was wygodne, gdzie możecie kontemplować dary natury, ponieważ będzie to medytacja taka aktywizująca nasze zmysły. Ale też medytacja odnosząca się do żywiołów natury. Więc wybierzcie sobie takie miejsce, w którym jest Wam dobrze. Chodzi o to, żebyście mogli swobodnie oddychać, swobodnie kontemplować, zostawić myśli, zostawić zadania. To, co pierwsze potrzebujemy zrobić, kiedy jesteśmy w jakimś miejscu, to połączyć się z ziemią, która tutaj jest. Więc poczuj swoje dłonie na ziemi. Poczuj fakturę tej ziemi. Zobacz, sprawdź jej wilgotność, szorstkość, gładkość, miękkość. I aktywizujemy tutaj zmysł dotyku. Zobacz, czym ta ziemia jest dla Ciebie. Ja mam akurat runo leśne pod palcami. Jeśli masz piasek lub ziemię, to sprawdź, jaka jest tego faktura. I sprawdź też, jaki jest zapach tej ziemi. Przyłóż dłonie do swojego nosa. A może już czujesz teraz, w tym momencie, kiedy jej dotykasz. Poczuj puls. Tantra jest o zaktywizowaniu wszystkich zmysłów, o rozpoznaniu, czym jesteśmy w ludzkiej zmysłowej naturze. Dlatego zaczniemy od medytacji dźwięków. Znajdź swoje miejsce, usiądź wygodnie, zanurz się w obfitość tego, co słyszysz. Zamknij oczy, jeśli potrzebujesz bardziej wyostrzyć zmysł słuchu,
i sprawdzaj, sprawdź, co jest wokół ciebie, jakie dźwięki. I oddychaj. Tantra zaprasza nas do tego, aby wszystko, co spotykamy, aby to rozpoznać, aby nawiązać z tym relacje, aby świadomie się tym nakarmić, aby wejść w przepływ ze wszystkim, co spotykamy, czy to jest śpiew ptaka, dźwięk lasu, szum lasu, czy to są odgłosy bawiących się dzieci, rozmów ludzi. Tantra zaprasza do tego, aby bawić się z wszechświatem, aby wchodzić w świadomą relację i kochać się z nim. Co to znaczy kochać się z wszechświatem, ze wszystkim, czego doświadczamy? To znaczy wchodzić świadomie w relację z energią, ponieważ wszystko, co tu spotykamy, te wszystkie drzewa tutaj w lesie, czy te rośliny, które może masz u siebie, teraz, w miejscu, w którym jesteś, one są energią i tantra jest o tym, aby świadomie wchodzić w tą relację z energią. Gdziekolwiek się znajdziesz, teraz jesteśmy tu, na tej ziemi i z tego miejsca mówię do ciebie. My jako ludzie też jesteśmy energią. Przepływ w nas jest energią. Nasz oddech napędza nas. Napędza przepływ tej energii w nas. I wszystko, co świadomie obserwujemy, widzimy, przyjmujemy, słyszymy, przyjmujemy poprzez dotyk, poprzez dźwięk, poprzez nasz słuch, poprzez węch, poprzez światło, dzięki któremu możemy widzieć, wchłaniać kolory, barwy. To wszystko jest energią. I w tantrze nie otaczamy tej energii naszymi myślami. Nie chodzi o to, żeby analizować to, czym jest to, co do nas przychodzi, czy to, co zapraszamy i przyjmujemy. Tylko w tantrze chodzi o to, żeby doświadczać tego, co przychodzi do nas i co zapraszamy, co chcemy przyjmować, czym się karmić, z czym chcemy się kochać. Więc tantra jest o świadomości, tantra jest o naszym sercu, czyli przestrzeni przyjmowania i tantra jest też o energii, którą jesteśmy jako ludzie w ludzkim ciele, o ziemi i o świadomości tego, co przez nas przepływa. Czyli tantra zaprasza do świadomego doświadczania, bo ono tak naprawdę się nie kończy, nie ma celowości w tantrze. Doświadczanie płynie. Dlatego nawet jeśli się zatrzymujemy, jeśli siadamy w jednym miejscu, to potrzebujemy pozostać w przepływie, w ruchu i to daje nam nasz oddech. To, że jesteśmy cały czas w doświadczaniu, to po to właśnie mamy zmysły i po to potrzebujemy nawiązać świadomą relację z tymi kanałami w nas, z tą całą zmysłowością naszą, z kanałami, przez które możemy przyjmować, po to, żeby móc doświadczać alchemii w nas. I do tego potrzebna jest nasza otwartość oczywiście,
ale też takie świadome zaangażowanie się w to, że chcemy płynąć i niekoniecznie potrzebujemy wiedzieć, gdzie dopłyniemy. I to jest, można powiedzieć, całe clue tantrycznych praktyk, tantrycznego przekazu. Więc zbadaj teraz, kiedy patrzysz, kiedy uruchamiasz swój zmysł wzroku, obserwujesz barwy, kolory, faktury, kształty. Sprawdź, czy świadomie przyjmujesz całe to bogactwo, czy przyjmujesz ten zasób energii, czy jesteś w stanie przyjąć ten zasób energii, na przykład w postaci tego zielonej barwy, cieszyć się nią, w postaci promieni słonecznych, które padają na liście, na kwiaty, na rośliny, na twoją skórę. Czy jesteś w stanie się tym karmić, przyjmować, nasycać, doświadczać szczęścia, przepływu i radości wynikający właśnie z przyjmowania tej obfitości? Sprawdź, jak mocno jesteś uwięziony, uwięziona w swoich myślach, ideologiach, wierze, kulturze. Sprawdź, jak szybko możesz też odpuścić wszystko to, czego się nauczyłaś, nauczyłeś. Jak możesz szybko odpuścić potrzebę analizy, po co to właściwie jest, po co to właściwie robię. Czy jest tu jakiś sens? Czy jest w tym jakiś cel? Co będę miał za to? To, co osiągamy poprzez praktykę tantrycznej obecności i poprzez praktykę tantrycznej świadomości, to jest to, że nie wiedząc, gdzie dojdziemy, zanurzając się w doświadczenie, czeka na nas bogactwo różnych zdarzeń, wydarzeń, różnych relacji, różnych barw, kolorów, zapachów, miksów, transformacji. I czy my jesteśmy gotowi, aby to przyjąć? Czy mamy wystarczająco odwagi, aby puścić to, co znamy i wejść w to, czego jeszcze nie znamy? Aczkolwiek to wszystko już jest. Wszystko już jest. Każda alchemia już się zadziała. Pytanie, czy decydujemy się ją odkrywać, świadomie wybierać bycie w przepływie różnych połączeń, doświadczania tej alchemii. I o czym tak naprawdę jest ta orgazmiczność w tantrze, do której wielu z nas chciałoby dojść, chciałoby doświadczyć, wielu z nas może decyduje się na praktyki tantryczne, żeby właśnie doświadczać tej orgazmiczności. A ta orgazmiczność jest właśnie tutaj i teraz. Tutaj i teraz. Kiedy motyl siada na kwiatku, wypełnia się tą energią ziemi. I doświadcza swojej ekstatyczności, doświadcza swojej naturalnej radości. Bo przyjmuję dary Wszechświata, bo jestem darem Wszechświata. I w tantrze właśnie, kochani, chodzi o to, żeby pojednać się z tym Wszechświatem, wyjść z dualnego oddzielenia i stać się jednym z tym, czym jest Wszechświat i czym my jesteśmy jako owoc tego Wszechświata, czy wynik tego Wszechświata. Bo cała ekstatyczność, orgazmiczność właśnie polega na tym, że zestrajamy się z duchem. Ze swoim, z duchem świata, z duchem Wszechświata,
z duszami innych ludzi i na wynik tych połączeń, tych alchemicznych połączeń zadziewa się ekstaza, ale tylko dzięki temu, że pozwalamy sobie nią oddychać. Bo bez oddechu może nic się nie zadziać. Oddech napędza energię. Oddech pozwala też przyjmować. Oddech też nas oczyszcza z tego, czego nie potrzebujemy. A przede wszystkim oczyszcza nas z oporu. Więc jeśli jeszcze taki opór w sobie gdzieś odczuwasz, żeby na przykład dzielić się ze światem swoimi darami, cokolwiek to jest, dotyk, twój dar postrzegania różnych rzeczy, dar pięknego rysunku, malunku, dar bawienia się barwami, dar wyrażania się poprzez słowa i dźwięki, głos i śpiew, to sprawdź teraz, przy okazji tego nagrania i tej medytacji, która nie ma kierunku. Sprawdź, jak duży jest w tobie ten opór i czy jest, bo może go już nie masz, ale może jeszcze jest i może przysłania tobie szersze pojęcie tego, czym właściwie jesteś i po co tu jesteś. Więc sprawdź, jaki jest twój oddech teraz. Sprawdź, czy może chce przejawić się poprzez ciebie jakiś dźwięk. Nie musi to być ładny dźwięk. Może to być westchnienie. Może to być krzyk. A może to być po prostu oddech, który jest swobodnie wypuszczony z twojego ciała, na który sobie pozwalasz przez usta. Musisz odnaleźć swoją ścieżkę uwolnienia. Nie ma tak, że jest jedna ścieżka uwolnienia siebie od jakiegoś balastu emocjonalnego, mentalnego, obowiązkowego, jakiegokolwiek, który jest dla ciebie obciążeniem. Ścieżek uwolnienia jest mnóstwo i każdy może mieć swoją, na każdy dzień inną, więc jeśli dzisiaj akurat czujesz, że jest dzień oddechu i potrzebujesz głębiej wziąć wdech i mocniej dać wydech, to zrób to. Znajdź miejsce odpowiednie dla siebie. Jeśli potrzebujesz więcej ruchu, to zrób to. Daj siebie do ruchu, nawet jeśli to by było tylko machanie twoim pięknym skrzydłem. To ono już pobudza energetykę. Ono już stawia cię do ciebie, do twojej prawdy, łączy cię z ciałem. Bo poprzez ciało możemy właśnie doświadczać mistycznych wglądów, przeżyć, wchodzić w różne stany i uświadamiać sobie to, czym one są, właśnie poprzez to, że jesteśmy w takiej powłoce cielesnej, zmysłowej. Więc jakby ona nie jest głównym celem, ale warto i trzeba się nią zajmować i dbać o nią i mieć dobrą relację ze sobą. Pokochać się, przyjąć siebie w pełni, przyjąć to ciało, którym jesteśmy, stać się nim w jedność i dopiero wtedy możemy wznosić się czy poszerzać bardziej świadomości, bo dzięki temu materialnemu tej gęstości, którą jesteśmy tutaj, możemy poczuć przepływ, możemy poczuć energię, możemy poczuć bogactwo, dobrostan, dobrobyt, do którego też tantra zaprasza. Ale tantra też jest o śmierci. Jest o pustce, o tym, że
by dowiedzieć się, że to też jest nieodłączna część całej obfitości dobrobytu, którym jesteśmy. Więc ponownie znajdź miejsce, w którym możesz usiąść. A jeśli masz chęć chodzić, to zaproś siebie do tego. I wyobraź sobie, że poprzez swój wdech nasycasz się zieloną, soczystą trawą. Zieloną barwą soczystej trawy i roślin. Pozwalasz wypełnić siebie soczystością tej zieleni. I przyjmujesz tą zieleń do swojego serca. Czujesz, jak wlewa się do twojej przestrzeni czakry serca. Teraz soczysta barwa zielonej trawy. A wydech, twój wydech jeszcze bardziej rozpuszcza ten kolor zielony soczystej trawy w przestrzeni twojej klatki piersiowej. Dołącz teraz błękit nieba i oddychaj przez nos błękitem nieba. Możesz spojrzeć się teraz w niebo, możesz zrobić to w medytacji z zamkniętymi oczami. I pozwalasz, żeby z wydechem miękko rozlało się w twojej klatce piersiowej, w twoim brzuchu. Wdech błękit nieba poprzez nos i wydech rozlewa się miękko po twojej klatce piersiowej i brzuchu wewnątrz. I teraz naprzemiennie pobierasz soczystość zieleni otaczającej cię przyrody. Oddech, wdech przez usta do serca i z wydechem miękko rozlewa się po twojej klatce piersiowej. I jeszcze tak 3 razy. I teraz pomyśl o błękicie nieba i zanurz się w oddechu poprzez ten błękit, który postrzegasz, który widzisz, który może odczuwasz. Wdech przez nos do twojej klatki piersiowej i wydech. Błękit rozpuszcza się w twojej klatce piersiowej i w brzuchu. I teraz naprzemiennie wpuszczasz zieleń wszystkich roślin i miękko ląduje ta zieleń w okolicach twojego serca, rozlewa się na całą twoją klatkę piersiową i z kolejnym wdechem pobierasz błękit nieba, możesz na niego patrzeć.
i z wydechem rozlewa się ona w obrębie twojej klatki piersiowej i twojego brzucha. Od ziemi, pomagać sobie rękoma. I błękit. Daj sobie uśmiech podczas tej medytacji. Daj się nakarmić miękkością. I kontynuuj tak długo, jak zechcesz. Możesz zrobić sobie przerwę i poczuć teraz, jak ci jest ze sobą po tych kilku świadomych wdechach i po tej medytacji przyjmowania tego, co cię otacza teraz. Mogą pojawić się łzy, mogą pojawić się jakieś myśli, które opierają się temu doświadczeniu, a może czujesz już tylko lekkość, przepływ i bycie. Tantra, kochanie, jest o tym dla człowieka, tak praktycznie. Jest te praktyki i techniki tantryczne stworzone na potrzeby też takiego zachodniego człowieka, czy tego cywilizowanego tak zwanego, który jest gdzieś tam w różnych systemach pracowniczych, robotniczych, zadaniowych, przetrwaniowych, to praktyki tantryczne mają na celu rozpuścić nasz opór. Opór przed miłością, przed otwartością, przed przyjmowaniem tego, jak jest, a przede wszystkim przed przyjmowaniem siebie samego. Więc jeśli mieliśmy jakieś trudne doświadczenia z dzieciństwa, w rodzinie i tak dalej, to praktyki tantryczne mają zadanie i celowość, intencję taką, aby ten opór przed sobą samym tak finalnie i tak naprawdę rozpuścić, uwolnić się od balastu różnych przekonań, myśli, programów, napięć w ciele, wszystkiego, co blokuje przepływ życia. To znaczy, kiedy jesteśmy zablokowani na życie, kiedy właśnie trudno jest nam coś przyjmować, kiedy nie wierzymy, że na coś zasługujemy, że kiedy zatraciliśmy też taką dziecięcą niewinność, że obfitość może na nas spływać i tak naprawdę może pojawiać się znikąd. I praktyka z oddechem, czy z przyjmowaniem barw natury, tego co nas otacza, jest jedną z wielu praktyk tantrycznych. Inną, którą możemy sobie stworzyć na własne potrzeby, jest przyjmowanie dobrostanu ziemi,
swoimi własnymi stopami. Więc zdejmij teraz buty, jeśli masz je jeszcze na sobie i zrób parę kroków. Stań na ziemi, na której jesteś. Odczuj fakturę. Odczuj, na czym stoisz, czym jest to, po czym chodzisz. Poczuj ciepło lub zimno ziemi, na której jesteś. Zrób kilka kroków i świadomie poprzez swój wdech przyjmuj ziemię, tą materię, po której stąpasz poprzez swoje stopy. Rób to bardzo świadomie, bo tantra jest też o praktyce uważności. O praktyce uważności na każdy element twojego przejawiania się tutaj. Potrzebujesz być w nieustannej, świadomej uważności. A kiedy spotkasz coś na swojej drodze, co cię zainteresuje, sprawdź, czym to jest dla ciebie. Może będzie chciało zostać z tobą na kilka dłuższych chwil, a może potrzebujesz po prostu poczuć tego fakturę, rozpoznać to. Nadal uważnie stawiając każdą stopę na ziemi. Jeśli znalazłeś coś, co masz w swojej dłoni, tak jak ja teraz, badaj strukturę, możesz zbadać smak, zapach. I w ramach takich codziennych praktyk bycia świadomie w doświadczaniu naszego aktualnego stanu, doświadczaniu barw, kolorów, zapachów, smaków podczas każdego posiłku w ciągu dnia, w ramach właśnie takich świadomych praktyk, które są wpisane w nasze codzienne życie, w ramach tych praktyk coraz bardziej możemy zbliżyć się do
siebie. Co to znaczy, że do siebie? To znaczy, że w pewnym momencie orientujemy się, że jesteśmy tym wszystkim, co nas otacza, i że nie ma nic innego oddzielonego od nas. Ale do tego wglądu potrzebujemy dojść sami, we własnym doświadczeniu, bo ten wgląd już jest, tylko jesteśmy tu po to, żeby go odkryć, bo nie mamy, znaczy ja nie mam za wiele nic innego do zrobienia, jak odkryć siebie. To jest moje rozpoznanie i moje doświadczenie i mogę tu generalizować, ale sprawdź i mówić za nas wszystkich, ale sprawdź, jak to jest u ciebie. Czy masz jeszcze coś do zrobienia? Coś takiego, co jest najważniejsze dla ciebie do zrobienia teraz? O czym jest twoje życie? O tym, żeby chodzić do pracy codziennie? Może uczysz się tam teraz czegoś i rozpoznajesz siebie i to właśnie też jest ta ścieżka. Ale jeśli męczysz się w miejscu, w którym jesteś i czujesz, że już nic więcej nie ma tu do odkrycia, to znaczy, że czas zmienić miejsce. Poczuć ziemię pod stopami i pójść tam, gdzie nas prowadzi nasza intuicja i nasz wgląd, który zawsze jest. Pytanie tylko, czy chcemy go usłyszeć. No dobrze, kochani, tym miłym akcentem żegnam się z wami. I zapraszam na kolejne odcinki. Może to będzie też szum lasu, a może to będzie już szum wody. Zobaczymy, gdzie ścieżka mnie poniesie. Bądźcie radośni. Bądźcie tacy, jacy chcecie być. Bądźmy po prostu. Pa!